Witam serdecznie na platformie wideo portalu poznajfakty.pl. Proszę Państwa, spróbujemy dzisiaj pomóc jednej z naszych użytkowniczek, pani Natalii, która zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w sprawie rodzinnej. Pani pisze o mężu, który odszedł i związał się z jej córką z pierwszego związku. Córka ma 16 lat. Córka ma, z tego co pisze pani, sprawę o środek. Przeszła badania w jakiejś poradni. Pani chciałaby założyć sprawę dla męża o demoralizację nieletniej. A druga rzecz, o którą pyta, to to, że złożyła wniosek o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie tego obecnego małżonka. Chciałaby go całkowicie pozbawić praw do wspólnego dziecka. Proszę Państwa, no sprawa wielowątkowa. Zacznijmy od tej kwestii demoralizacji nieletniej. Pani pisze o założeniu sprawy o demoralizacji. Ja rozumiem, że bardziej tu chodzi o sprawę karną, bo przez takie kolokwialne założenie sprawy, to ja raczej rozumiem sprawę cywilną, o jakiś podział majątku, nieruchomości, czy sprawę rodzinną, alimentacyjną, taką, w której jedna strona odgrywa no, stale aktywną rolę w procesie jej rozstrzygania przed sądem. Ja rozumiem, że tu bardziej chodzi o sprawę karną, o zawiadomienie o jakimś przestępstwie, no, w domyśle przestępstwie demoralizacji. Więc tutaj to chodziłoby właśnie o zawiadomienie przez panią o przestępstwie, no ale już potem aktywność jest po stronie organów ścigania, no i córki jako ofiary, i wtedy jej zeznanie, jej stosunek do sytuacji będzie kluczowy. Proszę Państwa, nie ma zasadniczo takiego przestępstwa jak demoralizacja, czy może bardziej demoralizowanie nieletnich, bo w prawie karnym karamy generalnie za konkretne czyny, a demoralizacja to można powiedzieć jest efekt jakiegoś wpływu, jakiejś sekwencji wielowymiarowych okoliczności wpływających na taką czy inną postawę, rozwój charakteru młodego czy starszego człowieka. Wydaje się no, niemożliwe jednoznaczne ustalenie, kto i w jakim stopniu przyczynił się do demoralizacji, czy to bardziej ojciec, czy brat, czy dziadek, czy matka, albo czy na demoralizację wpłynęło no, kiedyś oglądanie niewłaściwych filmów, dzisiaj bardziej byśmy mówili o grach komputerowych. Demoralizacja może być przecież też efektem różnych czynników pozaosobowych, można powiedzieć, no, prawda, bieda, czy wojna, albo wręcz przeciwnie, nadmierne bogactwo może być źródłem demoralizacji. Ale przede wszystkim to indywidualne cechy osoby i podatność na te różne czynniki jest kluczowa. Ktoś może pozostać odporny na demoralizację mimo ogromnego natężenia negatywnych zjawisk w jego życiu, a ktoś może im bardzo łatwo ulegać. Więc to jest raczej sprawa dla psychologów, ale nawet oni nie formułują zwykle jednoznacznych konkluzji w takich sprawach. Natomiast demoralizacja może być efektem i może wiązać się z szeregiem różnych konkretnych przestępstw i można tutaj szukać jakiegoś czynu, który mógłby być popełniony na szkodę córki. Takim czynem, pierwszy, który nam przychodzi do głowy, jest przestępstwo pedofilii, czynności seksualne, ale z małoletnim poniżej lat 15. Córka ma lat 16, więc ten przepis artykułu 200 kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność za obcowanie płciowe czy dopuszczenie się innej czynności seksualnej wobec małoletniego poniżej lat 15, tutaj w grę nie wchodzi. Podobnie czyn kazirodztwa, który polega na obcowaniu płciowym z wstępnym, przysposabiającym bratem lub siostrą, no ale już nie pasierbicą czy pasierbem. Tu nie ma tej relacji rodzinnej, która wchodziłaby w hipotezę tego przestępstwa kazirodztwa. Natomiast mamy różne inne czyny, na przykład seksualne wykorzystanie stosunku zależności czy krytycznego położenia, które nie jest ograniczone wiekiem ofiary i polega na no jakby doprowadzeniu małoletniego do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej no przez nadużycie jakiegoś stosunku zależności, wykorzystanie krytycznego położenia. No i tu być może moglibyśmy o czymś takim mówić. Mamy przestępstwa różne inne, na przykład rozpijanie małoletniego, zmuszanie do uprawiania prostytucji, stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo. Czyli mamy szereg konkretnych czynów ściganych. Jeżeli ma Pani wiedzę o którymś z nich, to jak najbardziej można, nawet trzeba poinformować o tym organy ścigania. Natomiast sam związek z osobą małoletnią, współżycie z osobą małoletnią, ale powyżej 15 roku życia, nie jest przestępstwem, niezależnie od negatywnej oceny moralnej czynu.
Tu pani pisze o tym, że córka ma sprawę o ośrodek. Ja rozumiem, że to chodzi o taki młodzieżowy ośrodek wychowawczy. To jest jeden z instrumentów przewidzianych ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, która ma na celu no właśnie dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia takim osobom i one mogą być właśnie w celu no jakby przeciwdziałania ich sytuacji związanej z demoralizacją umieszczone w takim młodzieżowym ośrodku wychowawczym. No ale to jest pomoc osobom, które przejawiają oznaki demoralizacji, a raczej ta ustawa nie zajmuje się tym, kto i w jaki sposób doprowadził do tej demoralizacji z tych wszystkich względów, o których wcześniej mówiłem. Druga sprawa, o której pani mówiła, dotyczyła właśnie tego rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka i pozbawienia go całkowicie praw do naszego wspólnego dziecka, czyli rozumiem już jakiegoś innego, młodszego dziecka, bo ta córka, o której przed chwilą mówiłem, to jest pani dziecko z poprzedniego związku. Jeśli chodzi o sam rozwód z wyłącznym orzeczeniem o winie, to proszę też pamiętać, że sąd orzeknie taki rozwód, jeśli uzna, że w 100% jedno z małżonków odpowiada za rozkład pożycia i orzekając, rozpoznając sprawę, weźmie pod uwagę wszystkie aspekty w pełnym horyzoncie czasowym, całej perspektywie czasowej trwania związku, nawet jeśli uzna, że jedno z małżonków przyczyniło się chociażby tylko w 5 czy w kilku procentach do rozkładu pożycia, to rozwód nie będzie z wyłącznej winy, więc rzadko zdarza się takie orzeczenie, co jest związane między innymi z bardzo szerokim zakresem obowiązków alimentacyjnych w takiej sytuacji wobec osoby wyłącznie winnej rozpadu małżeństwa, bo wówczas ten drugi małżonek może żądać alimentów, nawet gdyby nie znajdował się w niedostatku i w zasadzie to żądanie nie jest ograniczone czasowo i ten obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony czasowo, a w innych sytuacjach on no, trwa tylko przez 5 lat po ustaniu małżeństwa. Jeśli chodzi natomiast o odebranie władzy rodzicielskiej, no to rzeczywiście sąd może, orzekając rozwód, no, zdecydować o czy to ograniczeniu, czy odebraniu władzy rodzicielskiej. Natomiast sąd będzie miał na względzie przede wszystkim dobro dziecka. I o jakichś ograniczeniach władzy rodzicielskiej, za którym idzie oczywiście ograniczenie kontaktów i różnych uprawnień, orzeknie, jeżeli będzie przemawiało za tym dobro dziecka lub jeżeli dobro dziecka będzie zagrożone tym kontaktem z jednym z rodziców. To zagrożenie dobra dziecka może być spowodowane no, przez różne zachowania rodzica, które narażają na szwank dziecko, na przykład nadużywanie alkoholu, zaniedbania w procesie wychowania dzieci, niedopilnowanie realizacji obowiązku szkolnego. Mogą te wszystkie działania przybrać formę zagrażającą bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka. Może chodzić o dopuszczanie się czynów karalnych wobec dziecka, takie jak stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, wykorzystywanie seksualne dziecka, alkoholizm, zmuszanie dziecka do pracy, która wykracza ponad jego siły i możliwości, wykorzystywanie dziecka do żebractwa. No, jeżeli mielibyśmy do czynienia z takimi okolicznościami i z takim zachowaniem wobec wspólnego dziecka, no to oczywiście sąd może o takim ograniczeniu czy pozbawieniu władzy rodzicielskiej orzec. Natomiast jak wcześniej mówiłem, kluczowym elementem i kluczową przesłanką jest tutaj dobro dziecka. Orzeczenie o winie w zakresie rozpadu małżeństwa jest w zasadzie bez związku, pozostaje bez bezpośredniego wpływu na kwestie władzy rodzicielskiej. Oczywiście no, te różne elementy, które wcześniej wymieniałem, one mogą no, składać się na pewną całość, zarówno w stosunku do kwestii pożycia małżeńskiego, jak i w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej. Natomiast no, ktoś może być złym małżonkiem, ale może być dobrym rodzicem i sąd może uznać, że dobro dziecka przemawia za tym, aby kontakt nadal był utrzymywany. Także dobro dziecka na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli odebranie praw rodzicielskich miałoby mieć charakter jakiegoś odwetu za inne czyny, nawet bardzo naganne moralnie, no to nie jest przesłanka i to nie jest ta droga. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.